Cześć, nazywam się Patryk Seroczyński. Na co dzień możecie mnie spotkać w restauracji Izakaya we Wrocławiu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sushi w domu i skorzystamy z tego zestawu, który możecie znaleźć na stronie azjanatalerzu.pl. Pokażę Wam, co w nim jest. W nim są same najpotrzebniejsze rzeczy. Nori, do mieszania ryżu sprzęt, ocet ryżowy, imbir różowy i biały, ryż do sushi, piklowana rzepa, tykwa i wasabi. Najniezbędniejsze rzeczy znajdziemy tu. Jedyne, co musimy sobie dokupić, do tego troszeczkę świeżych produktów. I będziemy startować. Pierwsze, co zaczynamy, to ryż. To jest podstawa. Ryż, sushi znaczy kwaśny ryż. Musimy od tego zacząć. Pokażę Wam, jak przygotować ryż do sushi. Do sushi używamy specjalnego rodzaju ryżu. To musi być ryż krótkoziarnisty. One mają wtedy odpowiedni poziom białka, są idealne i mają idealną lekkość. Dużo krąży mitów na temat tego, że ryż trzeba płukać, aż woda będzie krystalicznie czysta. To nie jest prawda, wystarczy 4-5 szybkich zmian pod chłodną wodą i powinno się udać. Ugotowanie go w zwykłym garduszku jest jak najbardziej możliwe, jednak zdecydowanie łatwiej będzie, jeżeli użyjemy do tego specjalnego garnku do gotowania ryżu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zaczynamy. Najlepiej skorzystać sobie z takiego urządzenia, które też możecie kupić na stronie azjanatalerzu.pl. Wtedy tylko klikamy i cała robota zrobiona. Gdybyśmy chcieli gotować to w domu, to tak, stosujemy się do tej instrukcji, którą daje nam producent ryżu na tył opakowania, jeżeli chodzi o proporcje, a gotujemy tak, jakbyśmy gotowali ryż normalnie. Po prostu jest inna ilość wody. Ale najpierw będziemy płukać. 4-5 szybkich zmian pod zimną wodą. Najpierw go delikatnie zalewamy. I okrężnym ruchem, tak jakbyśmy go prali. Zacznie się napełni. Wylewamy wodę. Tej ilości nie potrzebujemy go w żaden sposób specjalny trzeć. Po prostu. Takie ruchy usuną nam nadmiar skrobi. Dzięki temu ziarna będą osobno, a my będziemy mogli cieszyć się wspaniałym sushi. Sushi znaczy kwaśny ryż. Ryż jest tutaj naprawdę najważniejszy. Ryż jest już wypłukany. Mamy nalaną odpowiednią ilość wody. Mając teraz takie fajne urządzenie, które serdecznie polecam zakupić, to nasza robota kończy się na tym etapie. Włączenie. Gdybyście chcieli to zrobić w domu, musimy ryż zagotować. Najpierw odkręcamy średni i duży ogień. Zagotowujemy ryż. Zmieszamy go później na średni, gotujemy przez 15 minut, ściągamy po 15 minutach z ognia, zostawiamy go jeszcze 15-20 minut, żeby sobie odparował i próbujemy. Tam, jeżeli coś nam się z dołu garnka przypali, to tego po prostu nie dodajemy, a całość powinna się robić. Ryżu gotujemy kilogram. Octu starczy nam w takim razie na dwie porcje. Potrzebujemy 250 ml octu, 125 g cukru i szczyptę soli. Będziemy to mieszać. Musimy to połączyć, żeby było rozmieszane. No. Także... dwie porcje nam z tego wyjdzie. Cały zestaw, o tym Wam nie wspomniałem, starcza mniej więcej na jakieś 20 rolek. To jest naprawdę sporo. Czy zużyjecie na raz, czy zrobicie większą imprezkę, czy będziecie to robić na raty, można to sobie zostawić. Ocet, cukier i trochę soli. I mieszamy. O, już nie jest nic trudnego. Aż się rozpuści. Możemy teraz przygotować nasz ryż. Ryż jest ładnie ugotowany. Ja mam taką fajną michę, która nazywa się hangiri. Oczywiście w domu wystarczy Wam zwykła plastikowa miseczka. Taka jest lepsza, dlatego że to oddycha, to pije, odda nam. Troszeczkę go sobie nadgnieciemy. Przygotowaliśmy zalewę. Czyli na kilogram ryżu 300 ml zalewy. Polewamy. Jak sobie ją delikatnie przez sobie piję. I teraz możemy go rozpuścić. Tu chodzi o to, żebyśmy nie uszkadzali ryżu. On jest teraz delikatny, bo jest cieplutki. Ale musimy każde ziarenko starać się obtoczyć w tej zalewie. Czyli rozprowadzamy, pozbieramy ją tutaj. O, ładnie nam się ugotuje.
Może wam się wydawać, że jak go wyciągniecie, że on jest troszeczkę za twardy, że czegoś tam tutaj, że dodaliśmy za mało wody. To tylko na początku jest takie wrażenie, dlatego że właśnie dolaliśmy z powrotem trochę płynu, zalewy. Jeżeli ryż będzie za miękki na początku, dodacie dodatkową ilość wody, no to tam będzie wam się rozwalał, będzie się za bardzo mazał. Tu chodzi o to, żebyśmy pograli tą fakturką. Do maki zdecydowanie lepszy jest taki. Mieszamy go raz, w momencie, kiedy zalewa troszeczkę się wchłonie. Zostawimy go na 5 minut, po 5 minutach mieszamy go jeszcze raz, obrócimy go do góry dna i poczekamy, aż wystygnie. Już w temperaturze pokojowej do pracy będzie najwygodniejszy, najlepszy. Za ciepły będzie trudno. Da się, ale jest trudno. Lepiej poczekać. Zróbmy to z wyprzedzeniem. Nie stracimy na tym na pewno. Kupmy cierpliwość, jest ważna. Co zrobimy? Zrobimy sushi, zrobimy futomaki. Jak już często myślicie sushi, to myślicie właśnie futomaki, czyli tam, gdzie jest glon na zewnątrz. Proponuję wam łososia. Dlaczego? Dlatego, że dobrej klasy łososia, dobrej jakości łososia możecie kupić naprawdę w wielu miejscach, łatwo go dostać. Zrobimy go i w surowej odsłonie, i w pieczonej. Najpierw jak go rozciąć. Przynieśliśmy łososia z sklepu, wygląda to tak. Teraz co trzeba zrobić, żeby to dało się zrobić z tego sushi? Bierzemy tak, około 11 cm, 12. Najlepiej skorzystać z dłoni. Tak na szerokość dłoni musimy go obciąć. Nóż, który ja mam, to jest profesjonalny nóż, w zupełności nam nie jest potrzebny, dlatego że będziemy operować na takim małym kawałeczku. I teraz mamy dwie strony. Z tego zrobimy nigiri, o tym później. Z tego będziemy robili maki. Na środku jest wzrost, to jest kręgosłup. Jak najbliżej tego kręgosłupa wkrajamy się aż do skóry, czujemy opór i jedziemy powolutku, powolutku po skórze, tak żeby wszystko sobie ściągnąć. Skóra nam nie będzie potrzebna i tutaj jedziemy tak samo. Kręgosłup zostawiamy, ten upieczemy, obracamy i jedziemy po skórce. Odkrajamy, odkrajamy. Skóra powiedziała, nie będzie potrzebna, tego się pozbywamy, wycieramy tu sobie wszystko. Było czyściutko. O. I to są kawałki, na których będziemy pracować. To szare. To jest tłuszcz, mówią na to leniwy tłuszcz. Jego nie będzie. Przynajmniej nie do tego, użyjemy go do pieczenia. To nam natłuści fajnie rybkę, że połączymy to z częścią z ogona, która jest zawsze troszeczkę chudsza. Tylko warto myśleć o tym, żeby kupić przód fileta. Chyba jest tłustsza od głowy, a ten tłuszczyk tam się najbardziej przyda. I potniemy go od razu w słupki. Takie jak będziemy używać do sushi. Wykorzystamy na maksa. Jak będzie troszeczkę za dużo, to sobie to skalibrujemy, żeby było dobrze. Patrzymy, czy nie ma ości. To się zdarza, żeby były czasami urwane, a to nie jest nic przyjemnego w czasie jedzenia natrafić na to. Dobra. I to wkręcimy w rolkę, a z tego zrobimy nigiri. Połowę mamy zrobioną. Zrobimy najpierw futomaki. Od tego zaczniemy. To jest takie najbardziej kojarzące się z sushi. Jeżeli myślimy o sushi, to każdy widzi te futomaki tam przed oczami. I zrobimy je w dwóch... To jest też najłatwiejsze. Zrobimy go w dwóch osłonach. Surowego łososia i pieczonego łososia. Do surowego łososia będziemy potrzebowali awokado, sałatę, kremowy serek ulubiony, jak tam lubicie, i łososia, którego przygotowaliśmy wcześniej. I co? Będzie nam też potrzebne nori. Nori wychodzi tak. Arkusz ma dwie strony. Chropowata, po tej rozkładamy ryż i taka ładna, błyszcząca. Ta będzie na zewnątrz. Ładnym na zewnątrz. Też takie ma poziome linie. Poziome w ten sposób. Kładziemy to sobie i przycinamy nori dokładnie na pół. I w takim formacie. Taki mamy, taki będziemy potrzebowali, żeby robić sushi. Także to jest ważne, na pół. I też uważajcie, żeby tego nie zwilnie, nie zamoczyć, bo będzie pochłaniało wodę. Jest higroskopijne, zaraz nam się będzie zwijało, będzie nam się gorzej robiło. To jest też, co nas interesuje. Czyli nori, to wszystko mamy. Pokażę wam, jak zrobić sushi. Ryż już wystał. Teraz, żeby nam się wygodnie pracowało, to tak, ja mam rękawiczki. Wam też polecam, ryż się nie będzie przyklejał. Zwilżamy sobie takie rękawiczki troszeczkę wodą, ma nie ściekać. Jak nie ścieka, jest dobrze. Potrzebujemy taką porcję ryżu około 75 gramów. To jest mniej więcej taka kuleczka, ma się zmieścić w dłoni. Rozkładamy ją na środek, delikatnie, staramy się rozłożyć. Jak jest go za dużo, to odbieramy. Ryż ma być puszysty. Tutaj naprawdę nie należy się skupiać na tym, żeby to było niesamowicie równo, że ma być wklepane, broń Boże. To, że to się później, że sushi jest dobre, to właśnie wpływa na to, czy ono będzie puszysty ryż, czy nie. A puszysty ma być. To jest ważne. Żeby były każde ziarenko osobno, ugotowane jest dobrze, wystudzone jest dobrze. Mazidło, od tego zaczniemy. Robimy Filadelfię. Serka tyle, ile kto lubi. Ja lubię dużo, podamy dużo. Na środek porcja łososia. Proszę,
co? Tak, awokado to jest rodzaj hasy, jaki kupić, taki będzie dobry. Najlepiej sobie kupić 2-3 dni wcześniej, przytrzymać z warzywami, żeby było mięciutkie, maślane, wtedy też ma najwięcej smaku. Taka porcja, która potrzebujemy, to jest mniej więcej na centymetr gruba. Pik, ściągamy skórkę. Jak skórka tak odchodzi, znaczy, że awokado jest naprawdę dojrzałe. Układamy je na środku. I sałata. Strzępiasta, jakakolwiek. Tu ważne jest, żeby ta końcówka sałaty wystawała nam z zewnątrz. To będzie zabezpieczało końcówki. Jeżeli macie, nie macie troszeczkę mniej wprawy, to to będzie naprawdę istotne, żeby wszystkie te kawałki sobie donieść do buzi. I teraz tak. Kciukami łapiemy dół nori, tam gdzieśmy rozłożyli. Tutaj, całą robotę tak naprawdę robimy tutaj. Przytrzymujemy, napieramy, troszeczkę jakbyśmy zwijali z raziki w domu. To każda pani, myślę, że w domu miała już z tym doświadczenie. Tu się niczym więcej nie różni. Ważne jest, żeby nam to nori nie jeździło. Staramy się zrobić jak najciaśniej. Nie wciskamy, tylko po prostu ściśle zawijamy. O. Dochodzimy do tego momentu, kiedy zostaje nam tutaj mniej więcej centymetr. Cały czas przytrzymujemy, ograniczamy. Nori też jest w miejscu, żeby nam to nie jeździło, bo to się później, wiecie, może wszystko rozjechać. Tą wodę delikatnie zwilżamy algę, przekręcamy i tak naprawdę zostawiamy. Nic z tym na razie nie robimy. Poczekamy, aż się sklei. Wcześniej sobie przygotowaliśmy matę. To trzeba, można poprawić. Delikatnie tutaj troszeczkę nadać temu formy. Maki, dopuszczalna forma to jest okrągła, jak najbardziej, jednakże zdecydowanie wygodniej jest i lepiej, kiedy mamy prostokąty, kwadratowe prostokąty. To, co nam tutaj wyjdzie, to jest żaden problem, ładnie sobie to poprawiamy. Z drugiej strony tak samo. I mamy nasze maki. Niech leży. Pokroimy to wszystko przed samym podaniem, a zróbmy teraz takie samo, ale z pieczeniem łososia. Robimy jeszcze jedną rolkę, jedną z drugą mamy, zrobimy jeszcze jedną z pieczonym łososiem. To wszystko przy filetowaniu, które, każde mięsko, które nam zostanie, używamy do pieczonego łososia. W ogóle nic tam nie trzeba wyrzucać, tam jest troszeczkę tłuszczyku, to jest wszystko zdrowe. To upieczemy i będzie fajnie. Zaczynamy tak samo, około 75 gram na środek. Jak za dużo, to sobie odbieramy. Pamiętajcie, znowu puszyste, delikatnie przytrzymujemy. Możemy sobie zrobić tutaj taką małą granicę z ręki, żeby było ładnie równo, żeby nie uciekały nam te składniki na zewnątrz. I teraz jeszcze prościej, bo tylko sałata i pieczemy. Dobra. Tu już taka solidna porcja, nie żałujemy sobie. Tak samo. Kciuki z tej strony, palcami przytrzymujemy tutaj. Trzeba zrobić to delikatnie, ścisnąć, wyrównać, troszeczkę poprawić i dokręcić. Znowu przytrzymujemy, trochę wody, obracamy i możemy poprawić matą. Jak to się tutaj uciekło, sobie dołóżmy, żeby było ślicznie. Pik, pik. I futonaki z pieczonym łososiem też już gotowe. Odkładamy. Zobaczcie, jaki mamy fajny zestawik. Kotek szczęścia. Moje dzieciaki będą zachwycone. Będą tym jadły. Pewno pomaga. Jak ktoś ma mniej wprawy, to super rozwiązanie. Nie siłujcie się tam, nie kombinujcie. Kotek szczęścia wam da szczęście. Tak. Zwilżamy nóż. Po ostrzu musi nam pójść kropelka. Wtedy nam się nic nie będzie przylepiało. Sobie zrobimy miejsce. Wszystkie te dodatki, wszystko to, co widzicie, możecie znaleźć w sklepie azjanatalerzu.pl. Zaczynamy od tego, że kroimy na pół i jedziemy na 6 równych części. Czyli dlatego najpierw na pół, później na 3. Ładne końcóweczki. Tak, ja lubię układać w ten sposób, że końcóweczki razem, a później to wszystko delikatnie sobie rozsuwamy. O. Będzie jedna rolka ładnie wygląda. Do tego troszeczkę imbiru. A już kto ile lubi. Nim tak naprawdę powinno się jakby neutralizować kubki smakowe. Chociaż brzmi to okropnie, strasznie i nie wiadomo, o co chodzi. To w Polsce i w ogóle w sushi w przypadku futomaki on spełnia rolę raczej smakową. Jasne, oczyści między jednym a drugim składnikiem. No ale jeżeli na przykład naszej roleczki Filadelfii będziemy jedli 6 kawałków pod rząd, to cóż tu po czym tu neutralizować? Dajmy sobie jeszcze odrobinę wasabi. O,
wasabi. Okej. Okay. I sos sojowy. Do sosierki. Zielony jest mniej słony. Dobra. Nasz zestaw gotowy. Jak chcecie, tak możecie dodawać. Niektórzy dodają wasabi do środka, niektórzy kładą na rolkę. Ktoś mi powiedział, że kiedyś faux pas jest takie rozpuszczanie sobie tego w miseczce. W ogóle na to nie patrzymy, nie patrzcie na to. Ważne, żeby nam smakowało, było wygodnie. Więc my zrobimy właśnie tak, że sobie troszeczkę rozpuścimy tu. O. Weźmiemy nasz kawałek. Trochę sosu. Surowego łososia mamy już pokrojonego, teraz przygotujemy jeszcze z pieczonym łososiem. Czyli tak jak tam, na pół najpierw. Na trzy. I teraz do pieczonego łososia dodamy sobie taki specjalny sos. Jego nazwa to kabayaki. Ja mam już taki sosik gotowy. W restauracji go robimy też troszeczkę inaczej. Prosty, domowy, równie pyszny. Dwa składniki. Troszeczkę roboty. Pieczony łosoś posypujemy sobie sezamem. O tak. Sezam oczywiście najpierw uprażony, wtedy jest aromatyczniejszy, będzie pyszny. To na patelni możecie zrobić, używać do wielu sałatek. I później ten sosik. On jest fajnie gęsty, więc wszystko nam zostanie na jedzenie. Nie ma co go żałować. Tak jak wcześniej. Pan Kotek do pomocy. Imbir. Dodam jeszcze więcej. No. A i trochę białego. Czemu by nie? Dokładnie. I tak jak wcześniej wasabi. Takie futomaki są super dla dzieciaków. O, niektórzy się boją, albo ktoś, kto na przykład, nie wiem, starsze osoby, które na przykład nie miały wcześniej do czynienia z sushi, to tym ich przekonacie. Fajna, słodka rolka, soczysta, łosoś pyszny, tłuściutki. Teraz wam powiem, jak zrobić ten sos w takiej bardzo prostej formie, w domowych warunkach. Najlepiej zrobicie, jeżeli połączycie sobie dwie części miodu, jedną część sosu sojowego, zagotujemy to w garnuszku, pozostawimy do ostudzenia i tym sosem będziemy polewać nasze futomaki z pieczonym łososiem. Później możecie go też wykorzystywać we wszelakiej formie, nawet do rybki, do zwykłego dania, warzywka sobie nim polać cieplutkie, będzie bardzo dobrze smakować. Zapraszam do komentowania, jeżeli wam się podobało. Podzielcie się swoimi dziełami. Jeżeli macie jakieś pytanie, to wpiszcie je w komentarzach. Wszystkie produkty macie dostępne na azjanatalerzu.pl, a gdyby jednak komuś nie chciało się robić, to wtedy zapraszam do Izakai. Także albo Rynek, albo Kiełczów. Co tam? Tam można nas zobaczyć. Do zobaczenia.